Dzień dobry, witam Cię w trzecim odcinku podcastu Wokół Wideo. Tym razem będę zajmować się tematem związanym z miejscem nagrywania. Czy nagrywać w studio albo w zamkniętej przestrzeni, czy w plenerze? Co i kiedy wybrać? W tym odcinku podzielę się swoim doświadczeniem związanym z pracą freelancerki wideo zarówno w przestrzeniach zamkniętych, takich jak studio, czy po prostu pomieszczenia przystosowane do nagrania ze starannie dobranym kadrem i światłem, jak i w warunkach zastanych, zarówno w pomieszczeniach i w plenerze, jak w warunkach dokumentalnych. Z tej strony Aneta, inaczej Młodzikowa, kobieta filmowiec z duszą dokumentalistki. Od wielu lat pomagam kobietom w pokazywaniu swojej działalności poprzez wyjątkowe wideo, które oddaje esencję ich pracy w autentyczny sposób. No to zaczynamy! W tym odcinku przede wszystkim chciałabym Ci pokazać, powiedzieć właściwie, o różnicach, które są związane z tym, kiedy mamy wpływ na warunki, jakie są wokół nas podczas nagrywania, a kiedy na nie nie mamy. Inaczej nazwałabym to warunkami kontrolowanymi, a tak zwanym pójściem na żywioł. I tutaj przede wszystkim w zależności od tego, jakiego rodzaju wideo będziesz nagrywać, czy masz czas, budżet, możliwości, doświadczenie, takimi będziemy kierować się kryteriami. Tutaj patrzę zarówno na możliwości, kiedy bierzesz sobie operatora, operatorkę do nagrywania, jak i sama zwracasz uwagę na te warunki podczas nagrywania. Więc tak, przede wszystkim jeżeli chodzi o warunki kontrolowane, czyli wtedy, kiedy ustawiamy sobie światło, kadr, kiedy patrzymy na to, jaka jest ta nasza przestrzeń, mamy możliwość do tego, żeby ją ustawić, to tutaj bajka. Generalnie idealnie jest mieć takie warunki wtedy, kiedy mamy na to czas, mamy na to budżet, a nasze nagranie ma być wysokiej jakości. To są nagrania, które służą wizerunkowi, na przykład nagrania reklamowe, nagrania, które posłużą nam na dłużej, które zainwestujemy raz, a które później będą na nas pracowały, takie jak na przykład kursy wideo. Także tutaj warto wtedy troszeczkę więcej czasu poświęcić na to, żeby sobie ustawić odpowiedni kadr, żeby sobie ustawić odpowiednie światło, żeby przemyśleć lokalizację tej przestrzeni pod kątem chociażby zmienności też tego światła, bo często jest tak, że kiedy nie doświetlam lampami, a korzystam tylko ze światła dziennego, to jeżeli to nagranie jest długie, to znaczy rozciągnięte na kilka godzin, to wtedy to światło się zmienia i jeżeli na przykład mamy wystawę południową mieszkania, to wtedy to światło będzie miało różną intensywność, różne zabarwienie i oczywiście wiadomo, to się da wszystko naprawić w montażu, natomiast jeżeli sama będziesz edytować swoje wideo i nie jesteś biegła w montażu i masz możliwości do tego, żeby postawić sobie dodatkowe oświetlenie, to zachęcam Cię do tego, żebyś poszerzyła swoją wiedzę w zakresie oświetlenia, jak na przykład poprzez moje tutaj takie podstawowe kursy wideo Basics, gdzie w jednej z lekcji otrzymujesz właśnie informacje odnośnie tego, jak sobie oświetlać swój kadr, bądź też po prostu, jeżeli decydujesz się na osobę z zewnątrz, która Cię będzie nagrywać, żebyście ustalili, jakiego rodzaju światło ma być to użyte. Bo też jeśli mówimy o nagraniach, które są nagraniami prostymi, czyli że mamy trzypunktowe oświetlenie, tak żeby Twoja twarz i Twój background, czyli to co masz z tyłu, było dobrze oświetlone, no to wtedy nie ma problemu. Tutaj możecie sobie ewentualnie ustalić, jak sobie rzeźbić background tym światłem, czy to ma być kolorowe światło, czy też neutralne. To wszystko jest do ustalenia przed nagraniem. Natomiast jeżeli to jest kurs, na przykład tak jak mi się zdarzało nagrywać kursy masażu i tutaj mamy oświetlenie, które jest niestandardowe, tak jak na przykład w przypadku masażu musieliśmy podwieszać lampę pod kątem 90 stopni nad modelką i tutaj na pewno to nie może wyjść w trakcie nagrania, to znaczy, że ktoś przychodzi do Ciebie i będzie zaskoczony tym, że to nagranie ma być właśnie nad modelką. Także tutaj warto sobie takie rzeczy ustalić wcześniej, tudzież zaplanować. Lampy można
kupować, ale najczęściej do nagrań są wypożyczane i to na pewno jest tutaj duży plus, jeśli chodzi o takie nagrywania jednorazowe. To znaczy nie kupujesz całego sprzętu, który często kosztuje tysiące, dziesiątki tysięcy, jeśli mówimy o jakichś dobrych lampach, które zapewniają nam dużą powierzchnię świecenia. Także wynajem takich lamp często to są po prostu setki złotych, które później Ci się zwrócą, jeśli to wideo ma na Ciebie pracować. Oczywiście możemy też korzystać ze światła zastanego. I tutaj, tak jak wspomniałam też wcześniej, tu liczy się czas, bo jeżeli Twoje nagranie będzie krótkie i używasz światła zastanego, no to powiedzmy na takie minutowe nagranie reklamy, które będzie miało tam powiedzmy z 3-4 duble, to jesteś w stanie się zmieścić w takim przedziale czasowym przechodzenia światła, słońca na przykład, gdzie Twoja twarz będzie równomiernie w tym samym kolorze oświetlona, tudzież na przykład będziesz miała pochmurny dzień podczas nagrania i wtedy to światło będzie jeszcze bardziej równomierne. Natomiast jeśli nagranie będzie rozłożone czasowo, no to tutaj pytanie, na ile ta różnica kolorów, różnica w oświetleniu będzie dla Ciebie istotna. Bo czasami jest tak, że ja specjalnie nie używam lamp do długiego nagrania, jeżeli kogoś te lampy będą rozpraszać, stresować, jeżeli ta przestrzeń jest mała, jeżeli nie jest to aż tak bardzo istotna kwestia, tudzież będzie bardzo kosztogenna, to znaczy czasami mam te nagrania wyjazdowe i nie jestem w stanie rentalować ich na przykład w ciągu jednego dnia, tak żeby to wszystko ograć w jednym dniu nagraniowym. Także to są rzeczy, które warto wziąć pod uwagę, kiedy zastanawiasz się nad tym, czy kontrolować warunki swojego nagrania, czy też właśnie wejść w przestrzeń i nagrywać na zastanych warunkach, ale z jakimi konsekwencjami to się wiąże. Bardzo często jest tak, że odbiorca nie zwraca uwagi aż tak bardzo na to, jakie ty masz te warunki tam podczas nagrania, dopóki jakość jest na tyle dobra, że jesteś dobrze widoczna, że to światło jest dobrze dobrane, nie jest kolorystycznie odbiegające od światła naturalnego, to tło nie jest jakieś bardzo prześwietlone. Tutaj to wszystko wymaga już dopracowywania pod kątem indywidualnych potrzeb, natomiast odbiorca zawsze najbardziej będzie patrzył na to, czy ten kadr jest po prostu estetyczny, dobrze doświetlony, a warunki dźwiękowe jakby no nie są przeszkadzające, tak? To znaczy, jeżeli w przestrzeni będzie duże echo, no to teraz pytanie, czy jesteś w stanie to echo później w edycji obrobić, bądź nie. Ja często mam tak, że używam specjalnych funkcji programu do zmniejszenia tego echo i wtedy to nagranie jest już dźwiękowo dobre. A często jest tak, że też można ograć to echo, jeżeli w pomieszczeniu ono jest, na przykład ograniczając przestrzeń wokół Ciebie, to znaczy poza kadrem ustawia się koce, siadasz sobie bliżej ścian, wszystko po to, żeby po prostu było jak najmniej rozprzestrzeniania się tego dźwięku. I tutaj również, czy masz na tyle czasu, żeby kombinować z różnymi ustawieniami kadru, czy jednak chcesz to zrobić szybko, ale żeby ten dźwięk był w miarę dobry, no to tutaj jest kwestia tego, żeby wcześniej się dowiedzieć, jaką tą masz przestrzeń do nagrywania. Jeżeli jest to przestrzeń, którą znasz, to super, to wtedy warto osobie, która na przykład będzie nagrywała Twoje nagranie, dać jak najwięcej informacji. Ja często proszę o zdjęcie przestrzeni, jeśli ktoś takie ma, po to, żeby można się było jak najlepiej dostosować i zabezpieczyć przed nagraniem. To znaczy na przykład chociażby zapewnić sobie koce do wytłumienia. No i to właściwie tyle. No to jest kwestia, jeśli chodzi o kontrolowane warunki, że trzeba wcześniej mieć jak najwięcej informacji odnośnie tego, jak przestrzeń, w której będziemy nagrywać, będzie wyglądała i w zależności od tego, jakie to będzie nagranie, tak się przygotować do niego, żeby zabezpieczyć wszystkie możliwości, które są kontrolowalne wcześniej, aniżeli w dniu nagrania. Tutaj akurat jeśli chodzi o światło słoneczne,
no to nie mamy za dużej możliwości ruchu, bo często jest tak, że pomieszczenie blokuje się, rezerwuje się wcześniej i po prostu w dniu nagrania trzeba sobie radzić z tym, co będzie. Dlatego ja na przykład wcześniej sprawdzam, jeszcze dzień wcześniej sprawdzam pogodę, jaka będzie i ewentualnie zabezpieczam się przed tym, że jeżeli będzie słabe światło, no to wtedy biorę więcej lamp, tudzież jeżeli ma być mocne światło, to zabezpieczam się tym, żeby je wyblendować jakoś, czyli na przykład zawieszać wytłumienia na oknach w postaci na przykład zwykłego papieru, blendy, zasłon, cokolwiek jest mi w stanie to światło troszeczkę wygłuszyć, tak żeby ono nie było za mocne na postaci, którą filmuję. No i żywioł. Żywioł tutaj jest jakby rzeczą nieodzowną, jeśli chodzi o nagrania dokumentalne. To znaczy, jeżeli nagranie, które będziesz chciała zrobić, będzie nagraniem, które będzie bardziej reportażowym, czyli dostajemy takie warunki, jakie mamy i radzimy sobie z tym jak najlepiej, no to wtedy część rzeczy może nie wypalić. Dlatego wtedy nagrywa się więcej materiału, bierze się dużą przestrzeń czasową do nagrywania po to, żeby ewentualnie odrzucić te kawałki, które są niezdatne. To znaczy, jeżeli będzie mocne światło w ciągu dnia, będą zdarzały się prześwietlenia, będą zdarzały się jakiegoś rodzaju dodatkowe dźwięki, które się będą pojawiały, różne nieoczekiwane rzeczy, które wpływają na to, że Twój materiał będzie pomimo długich godzin nagraniowych będzie o wiele mniej tego materiału, który będzie można użyć na przykład do reklamy. Także to trzeba brać pod uwagę w momencie, kiedy na przykład masz 3-dniowy event, a chcesz nagrywać tylko w ciągu jednego dnia, no to trzeba sobie tak rozplanować razem z osobą, która Cię będzie filmować, żeby te najważniejsze rzeczy, które na pewno muszą się znaleźć na Twoim filmie, żeby one były nagrywane w jak najbardziej optymalnych warunkach oświetleniowych i dźwiękowych. Jeśli mówimy o tych optymalnych warunkach oświetleniowych, takich, które będą kontrolowane w nagrywaniu w plenerze, no to wtedy trzeba zwrócić uwagę na to, jaki to jest plener, jakie jest otoczenie. Czy na przykład nagrywamy w ciągu tygodnia w przestrzeni, która jest otoczona polami i może ktoś nam wjechać z ciągnikiem? Czy jesteśmy blisko jakiejś drogi szybkiego ruchu? Czy będą tam jakieś zwierzęta? To wszystko będzie wpływać na to, że jeżeli będziesz nagrywać powiedzmy wywiady, opinie swoich uczestniczek warsztatów, te rzeczy mogą się pojawić i oczywiście warto na to zwracać uwagę podczas nagrania, na przykład robić przerwy, pauzy w momencie, kiedy pojawiają się jakieś niechciane dźwięki, jakieś niechciane okoliczności przyrody. Natomiast jeśli chodzi o dźwięk, no to też można później jeszcze uratować jakoś postprodukcji. Oczywiście ta jakość nie będzie podcastowa. Ciężko czasami będzie wyseparować niektóre rzeczy w momencie, kiedy nakładają się na siebie. To znaczy na przykład osoba mówi i pojawia się szczekanie jednocześnie i my nie zrobiliśmy dubla, no to wtedy gdzieś to trzeba będzie z tym walczyć. Oczywiście pamiętajcie o tym, że w momencie, im droższa jest produkcja, im więcej osób jest zaangażowanych w produkcję, wtedy każda osoba wydzielona do danej części, to znaczy do operator do nagrania, osoba od światła, osoba od dźwięku, te wszystkie osoby są lepiej w stanie panować nad swoimi poszczególnymi działami i wtedy ta jakość się podwyższa. Ja najczęściej dotychczas pracuję co najwyżej z drugą operatorką. Często to wynika po prostu z tego, że to są sytuacje reportażowe, gdzie im więcej osób będzie, tym będzie po pierwsze trudniej, bo często są to osoby, które w ogóle nie mają doświadczenia z kamerą, które ta kamera stresuje, więc staram się ograniczać liczbę osób ekipy do minimum. Natomiast no biorę to na siebie, że są pewne rzeczy, które po prostu w tym czasie mogą wyjść, z którymi trzeba sobie będzie radzić w postprodukcji. Ale jeżeli masz budżet, jeżeli chciałabyś coś wysokiej jakości, to naprawdę warto tutaj porozmawiać z osobą, która będzie realizować Twoje wideo, na czym Ci najbardziej zależy, do czego będziesz używać później tego nagrania.
bo może być tak, że użyjesz nie tylko wideo, ale również będziesz używać dźwięku do swoich podcastów, do swoich nagrań, a że będzie to wideo jeszcze w różny sposób przetwarzane, dlatego też bardzo istotne jest dla Ciebie to, żeby na przykład ten dźwięk był dobry i wtedy warto zainwestować w dźwiękowca. Też jeżeli osoby, które będą na Twoim nagraniu, na przykład to nie będzie sytuacja czysto reportażowa, tylko aranżujesz warsztaty po to, żeby zrobić nagranie, czyli nie jest to jakby pełnopłatna wersja warsztatów dla osób, które u Ciebie uczestniczą, tylko one uczestniczą w zamian za udzielenie wizerunku po to, żebyś Ty miała wideo, a żeby one doświadczyły Twoich warsztatów, no to wtedy już możemy pracować z większą ekipą. Wtedy nie ma takiej delikatności tego, że tu mamy sytuację czysto reportażową i zbieramy materiał z czegoś totalnie na żywioł. Także tutaj warto zwrócić uwagę na to, tak? Jeżeli jesteś już na tym etapie, kiedy potrzebujesz wysokobudżetowych produkcji, no to wtedy oczywiście takie rzeczy są możliwe i tak jak już wspominałam wcześniej, im większy jest budżet, tym większa możliwość tutaj kontrolowania pewnych elementów Twojej produkcji. Myślę, że został mi tylko jeden jeszcze aspekt tego rozróżnienia, czy nagrywać wewnątrz, czy na w zamkniętej przestrzeni, czy nagrywać na zewnątrz. To jest też to, że tak naprawdę mamy wpływ na te warunki, w których będziemy nagrywać. I zarówno, jeżeli to ma być przestrzeń, czy w Twoim domu, czy w studio, czy w wynajętym mieszkaniu, w którym będziesz realizować produkcję, na przykład swojego kursu, to już na tym etapie planowania jesteś w stanie mieć kontrolę nad tym, co będzie podczas nagrania. To znaczy, kiedy będziesz dobierać przestrzeń, to dowiedz się o niej jak najwięcej. Czy tam są realizowane nagrania, najlepiej się przejść i zobaczyć tą przestrzeń na żywo, jak to wygląda, czy są różne możliwości kadru, najlepiej z osobą, która będzie nagrywała Twoje wideo, tudzież wysłać ją tam. To też jest taka możliwość po to, żeby ona sama oceniła swoim doświadczeniem, jak to wygląda. W profesjonalnym filmie to jest tak zwany scouting, czyli osoba specjalnie wyznaczona do tego, żeby dowiedzieć się, sfotografować, sfilmować przestrzeń po to, żeby później kolejne etapy produkcji, reżyserzy, operatorzy, producenci, żeby mieli jak najwięcej informacji o tej przestrzeni, żeby nie było niespodzianek na planie, bo wiadomo, każdy dzień nagraniowy jest cenny. Kolejna rzecz to jest dobór pory dnia. Jeżeli zastanawiasz się nad nagraniem, to przede wszystkim pamiętaj o tym, że to światło rano będzie trochę niższe, będzie bardziej intensywne, jeśli chodzi o wpadanie do przestrzeni, ale też na zewnątrz. Natomiast najczęściej nagrywa się do, powiedzmy, zależy też od pory roku, ale powiedzmy do tej godziny 10, 11, jeżeli to jest mocne światło, jesteśmy bardziej w sezonie letnim, później dopiero gdzieś tam 16, 17, bo kiedy nagrywamy w ostrym świetle, to będziemy mieli duże wyzwania techniczne, tak? To znaczy trzeba będzie używać dodatkowych filtrów, chować się w przestrzeni, ponieważ to mocne światło też po pierwsze bardzo mocno, sprzęty nie radzą sobie często z takim mocnym światłem, pod kątem kolorów, pod kątem rysów na twarzy też będziesz wyglądała gorzej. Natomiast jeżeli to ma być nagrywane w zamkniętej przestrzeni, no to po prostu to światło nawet może nam służyć jako element dekoracji, na przykład przepuszczone przez jakąś firankę, która ma wzór i puszczone na ścianę, tak? Żeby to nie szło bezpośrednio na postać, na twarz, tylko na jakiś element z tyłu w backgroundzie i ja nawet często to stosuję, jeśli chodzi o to, że dzieje się jakieś życie w tym backstage'u, w tym backgroundzie, że ta przestrzeń żyje, że nie mamy statycznego obrazka, tylko widzimy refleksy światła, które się zmieniają. Oczywiście jeżeli robimy duble, no to wtedy warto te duble powtarzać od początku, a nie od jakiegoś elementu, bo będziemy mieli różnice w świetle,
Natomiast wiadomo, na to najczęściej zwracają uwagę osoby, które już gdzieś mają do czynienia z nagrywaniem wideo. Natomiast jeśli chodzi o odbiorcę, to pamiętajmy, że dla niego najbardziej liczy się Twój przekaz, Twoja osoba, estetyka obrazu. To już są elementy podprogowe, tak? To są elementy, które gdzieś tam będzie analizował w momencie, kiedy się będzie oddalał myślami od Twojej treści. Jeśli po prostu nie będzie się już w stanie skupić na tym, co mówisz, jeżeli jest to forma, w której on cały czas patrzy na Ciebie i nie jest przecinana żadnymi ujęciami nakładającymi birolem, no to wtedy tutaj też będzie zwracał więcej uwagę na Twój background i wtedy to krążące światło gdzieś tam po kadrze będzie je zauważał, ale nie na tyle, żeby to wpłynęło na to, że powie: nie, bez sensu, nie oglądam tego wideo, bo oni cieli. Wiadomo, że tutaj musimy znaleźć jakiś złoty środek tego, że czasem się po prostu robi duble, że to światło się zmienia, natomiast ważne jest to, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Jeśli chodzi o optymalizowanie warunków, to też tutaj ostatnia rzecz, którą już bym chciała Ci wspomnieć, to jest kwestia dostosowania kadru. To znaczy, są pewne elementy kadru, które ja najczęściej tworzę kadr z tego, co mam w danym momencie, ale czasem jest tak, że ten kadr kreujemy, tak? Kreujemy go na przykład z rzeczy, które dana osoba używa do swojej pracy. Czasami przynosimy jakieś lampki, świeczki, żeby tam coś się działo w tym kadrze, świeże kwiaty, więc to są elementy, które również warto wziąć pod uwagę. Już wcześniej, zbierając sobie pomysły poprzez to, jakie kadry nam się podobają, jaki jest nasz gust, jaki jest nasz styl, bo jeżeli na przykład wynajmujemy mieszkanie po to, żeby nagrać swój kurs czy tam studio, no to warto wiedzieć, co tam jest dostępne, a jeżeli tego nie ma, to żeby sobie po prostu to przywieźć na dzień nagraniowy. Jeśli będziesz chciała wiedzieć trochę więcej o kadrze i troszkę więcej nauczyć się tego, jak tworzyć swoje wideo, to zapraszam Cię do kobiecej grupy wideo. Znajdziesz więcej informacji w zakładce młodzikowa.com/wideoedu. Natomiast jeżeli masz już pomysł na swoje wideo, to zachęcam Cię do nieodpłatnej 30-minutowej rozmowy. Link do niej znajdziesz na młodzikowa.com/wideopro. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to zachęcam Cię do zasubskrybowania kanału na platformie, na której go słuchasz. Już niebawem pojawią się tu kolejne odcinki związane z tematem wideo. Do usłyszenia!